Cześć siemka, witajcie. Dzisiaj w FIFA Mobile pojawił się event Toty. Myślałem, że będzie dopiero za kilka dni, no ale w sumie dobrze, że jest już dzisiaj, także zobaczymy, o co w nim tutaj chodzi. Mamy główną zakładkę main, no i tu mamy te skill gamey, reklama, skill gamey. No, odświeża się to wszystko co 8 godzin. Czyli 3 razy na dzień można to robić, a nawet trzeba. Także zrobienie tych skill game'ów wszystkich zajmuje dosłownie 3 minuty, a więc no w przybliżeniu 10 minut poświęcić na dzień wystarczy i zrobi się te punkty. Później można odebrać za to naprawdę mega nagrody. Później wybieramy tutaj punkty, jakie chcemy tutaj wymienić za te Toty pointy, a więc attacker point, midfielder albo defense. Ja tutaj dla przykładu wybrałem attacker. No i tutaj te punkty właśnie wydajemy. 12 punktów Toty można zdobyć podczas jednej tury 8-godzinnej. Natomiast tutaj do końca można tych punktów wydać 20, także jest spoko. Ja na razie jeszcze tego nie wydawałem, ponieważ nie wiem, czy będę robił atak. Natomiast tutaj ważna sprawa, jeżeli wiecie na 100%, że będziecie robić jakiegoś napastnika, no to po prostu te punkty wydajecie. Natomiast jeżeli czekacie na pomoc albo na obronę, jeżeli nie wiecie jeszcze, kogo chcecie zrobić, to poczekajcie kilka dni. I wtedy dopiero te punkty tutaj będziecie wydawać. No i co jest bardzo ważne, za dwa te punkty Toty dostajemy 10 attacker pointów, albo oczywiście midfielder lub defense, czyli za jeden punkt Toty dostajemy 5 punktów attacker, czyli myślę, że to jest dosyć spoko sprawa. Tutaj przejdę teraz do tej kampanii, no powiedzmy do odbierania nagród. Jeżeli chodzi o midfielder i defenders, to jest jeszcze zablokowane. Podejrzewam, że pomocnicy będą dzisiaj, obrońcy jutro, także to się okaże. No ale są napastnicy. No i tu są naprawdę mega karty do odebrania. Tu mamy tą ścieżkę. Żeby odebrać na końcu nagrody, musimy zacząć od tych nagród, które są na początku. No i na koniec naprawdę mega nagrody. Na atak jest tutaj Mbappé, Ronaldo, a także Messi. Karty naprawdę mega. Żeby odblokować, tutaj trzeba 2500, ale żeby odblokować całą ścieżkę, bo trzeba oczywiście całą ścieżkę odblokować, to jest chyba 4350 z tego co liczyłem punktów. No i ja tak już patrzyłem dzisiaj tam na Facebooka i dosyć sporo osób mówiło, że ten event jest taki trochę do dupy, dosyć słaby, żaliło się, natomiast według mnie ten event jest naprawdę mega i za chwileczkę wam to tutaj postaram się udowodnić. Mianowicie tutaj są moje obliczenia tych punktów i tak. Na jedną turę 8-godzinną zdobywamy 12 punktów Toty. Czyli na jeden dzień można zdobyć 36 punktów. Na 26 dni 36 razy 26 to daje 936 punktów. No ale dobra. Powiedzmy, że ktoś dzisiaj tego eventu nie grał. No i dzisiaj o 20 zostanie już 25 dni, także zaokrąglimy do 25 dni. Także 36 razy 25 to daje w sumie okrągłe 900 punktów, które są do zdobycia w tym evencie. 900 punktów Toty razy 5, czyli za te wymiany, dostajemy za to 4500 punktów albo attacker, albo na pomoc, albo na obronę. Także o tym pamiętajcie. I mamy 4500 punktów.
Natomiast na zawodnika Toty, tego z podstawowej jedenastki, a więc na przykład Messiego, Ronaldo, potrzeba tych punktów 4350. Także jak widzicie, to jest naprawdę mega, mega sprawa, bo każdy z nas za darmo może sobie zrobić Messiego. To jest naprawdę niesamowita sprawa, naprawdę wow. Także jak widzicie, event naprawdę zapowiada się tutaj mega. Także Messi jest do zrobienia za darmo dla każdego. Także ja nie rozumiem niektórych osób, które mówiły, że ten event jest słaby. Ten event jest naprawdę mega eventem. Jest według mnie o wiele lepszy niż Toty rok temu, ponieważ tutaj jest do zrobienia jedna karta Toty. Pamiętam, że rok temu, jak były Toty, to można było zrobić dwie karty Toty. Ja tam zrobiłem Daniego Alvesa i N'Golo Kanté, ale obaj mieli 90 overall. Natomiast w tym roku można zrobić jedną kartę Toty, ale można zrobić takiego Messiego 96. Rok temu Messi na pewno nie miał 96, już nie pamiętam ile. On miał chyba 93 czy tam ile. No ale i tak rok temu Messiego nie dało się zrobić. Nie było szans zrobić Messiego. No chyba, że ktoś wydał kilkaset złotych, to wtedy Messiego mógł mieć szansę zrobić. Natomiast teraz Messi jest do zrobienia za darmo. Wow, to jest naprawdę łeb rozwalony. Także no, według mnie to jest naprawdę super sprawa. Zwłaszcza, że tu po drodze jest przecież jeden master jeszcze. 91 Suarez na przykład, albo taki na przykład 93 Neymar plus 96 Messi, dwóch masterów, 93 i 96. Według mnie to jest naprawdę mega sprawa, ten event. No, także tutaj te nagrody same się nie odświeżają. Jeżeli chcecie, żeby się odświeżyły, to musicie wydać tutaj na odświeżanie, na refresh, albo 900 gemów, albo 200 FIFA pointsów. Oczywiście to jest w przypadku tej pierwszej oferty. Tutaj w przypadku tej ostatniej już jest oczywiście więcej. Także co polecam? Polecam Wam zbierać gemy. Nie wydawać ich głupio, bo na pewno mogą Wam się tutaj przydać. Także myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o ten event Toty. Dzisiaj właśnie to jest taki krótszy odcinek, bo to jest taki odcinek informacyjny o tym evencie Toty. Jakby ktoś z Was czegoś nie wiedział, to myślę, że wytłumaczyłem Wam to, a jeżeli nie, to możecie pisać pod spodem w komentarzu, jak Was coś jeszcze tutaj na temat tego eventu nurtuje. Natomiast event zapowiada się naprawdę spoko, bo wystarczy, tak jak mówiłem, 10 minut na dzień poświęcić i za 3 tygodnie, czy tam ile, cieszyć się na przykład z darmowego Messiego. Także to jest naprawdę super sprawa. W sumie nie mam teraz już co robić w tej FIFA Mobile, bo na razie co miałem zrobić, to zrobiłem. Także jakby kogoś to interesowało, pokażę Wam zdjęcie wszystkich kart z podstawowej jedenastki Toty. Tak one podobno będą się prezentować. Także mamy tutaj te wszystkie 11 kart z pozycjami, z overallem i co też ważne, ze skillboostem. I jeżeli chodzi o mnie, to szczerze mnie zainteresowała tutaj karta na pozycji środkowego obrońcy Virgila van Dijka. Co prawda ta karta ma tylko 93 overall, ale jak na obrońcę jest to i tak dosyć dobry wynik overallowy. Natomiast co ważne, ta karta tu widzę, że będzie miała szarego skillboosta. A to jest, myślę, dosyć ważne, bo karty ze szarymi skillboostami w tej edycji FIFA Mobile są najbardziej OP do grania. Także
Nie wiem, zastanawiam się jeszcze, ale być może zrobię tak, że będę robił tego Van Dijka, a odpuszczę sobie w ogóle robienie napastników. No ale nad tym jeszcze się zastanowię, jak te pomocnicy i ci obrońcy rzeczywiście w tym evencie wyjdą. Także z mojej strony to tyle. No i zapraszam Was do grania ten event Toty oraz na kolejne filmy na moim kanale. Trzymajcie się, pozdrawiam Was. Cześć.